drodzy już niedługo bo w maju a dokładnie 25 i 26 maja odbędzie się konferencja zorganizowana przez wydawnictwo Indigo Book pod nazwą Poszukiwacze Prawdy. Indigo Book organizuje te konferencje już od pewnego czasu, mają już swoją historię. Ta będzie gościła sześciu prelegentów z różnych dziedzin. Będzie tam między innymi Marek Chodorowski, który opowie o tym, czym jest polityka wolności. Grzegorz Hoppe, który opowie o nowej ekonomii, ale mam taką nadzieję, że nie tylko. Michał Plewniak, który powie nam, jak ciało jest świadome. Chris Mienkina, który opowie o zjawiskach niewyjaśnionych i być może zahaczy o zjawisko UAP albo UFO. Andrzej Bazgier który fenomenalnie opowie o tym co to jest fenomen umysłu Filip Luciński, który będąc jeszcze w tej chwili w Indiach przywiezie nam świeże wiadomości o tym co w Indiach i czym jest wiedza wedyjska A dziś ze mną jest Michał Plewniak zapraszam Tak więc witam cię bardzo serdecznie Michale witaj Dzień dobry. Witaj, Zigi. Moi drodzy widzowie, pozwólcie mi przywitać Michała Prewniaka, właściciela, autora kanału Ichuan One Teach One, jednocześnie nauczyciela, trenera, który zajmuje się i ciałem, i duchem. Michale, prawda to? W sumie tak, zgadzałoby się to. I to już trwa... Właśnie ostatnio liczyłem, że łącznie... Na pierwszy mój trening właśnie taneczny poszedłem w 1999 roku, 1999 roku, czyli właśnie teraz mi minęło 24 lata, 25 rok leci jak no po prostu uprawiam tą szaloną dyscyplinę jaką jest powiedzmy taniec. Teraz to się nazywa breaking, kiedyś to się nazywało breakdance i a też dodam ciekawostkę, breaking będzie na olimpiadzie w tym roku. No niesamowite. A powiedz mi, czy skoro to tak długo już, lubisz jeszcze tańczyć? Uwielbiam, Zigi. Powiem ci, taniec to jest... Nawet kiedyś o tym rozmawiałem z Romanem Nachtem, jak... Y, ja też obser lubię obserwować innych ludzi i kiedyś go obserwowałem i Roman sobie włączył muzykę, jakąś taką funkową A. i zaczął sobie... To było w ogóle fajne, że on sobie zaczął tak <laughs> i tak... Ktoś by mógł powiedzieć, starszy pan w marynarce, jakoś się tak giba tutaj. I właśnie to było niesamowite, że jak go tak poobserwowałem, to sobie pomyślałem, kurczę można mieć radość z tańca, w ogóle z ruchu takiego delikatnego, nie jakiegoś ekstremalnego do końca życia i ta radość to jest też właśnie to pobudzanie energii w ciele, prawda, że za pomocą tańca nie tylko rozpuszczamy różne obciążenia, ale też po prostu pobudzamy energię w ciele, no i widząc takiego Romana Nachta, który sobie w marynarce nagle ją zdejmuje i zaczyna sobie jakąś salsę tańczyć tak delikatnie, to po prostu było mega inspirujące i sobie pomyślałem, kurczę, też będę tańczył do minimum 80 roku życia. Michał, to jest cudowne. I wiesz, co skoro wywołałeś temat, to ja muszę przez minutę opowiem Ci, jak to wygląda tutaj u nas. My z moją żoną chodzimy dwa razy w miesiącu na tańce. To są tańce w takim ośrodku dla ludzi 55 lat i więcej. To jest ośrodek otwarty, dzienny, można tam przyjść, pograć w karty, ale też pobawić się, poćwiczyć. I ta instytucja, czy ta, ten ośrodek yy, organizuje dwa razy w miesiącu takie tańce. Tańczą wszyscy. Przychodzą ludzie młodzi, czasem 18-30, ale przychodzą też ludzie, którzy yy, no, kończą swoje życie na wózku inwalidzkim i na tym wózku tańczą. To jest cudowne. I nikt się nie krępuje tym, że ma 92 lata, a cała orkiestra, bo orkiestra gra na żywo, yy, cała orkiestra. A najmłodszy członek tej orkiestry ma 89 lat. No, okej. Okay. I to jest fajny wstęp do naszej rozmowy, Michał. Cieszę się, że poruszyłeś temat pańca. Jednakże, my dzisiaj będziemy mówić o konferencji, którą Indy Book organizuje po raz kolejny. Tym razem, w, przypomnij mi miejscowo, i bo mi uleciało. To będzie pod łodzią w Strykowie. Strykowie, tak, w Strykowie 25-26 maja. No i ty będziesz nam prelegentem. Będziesz szukał prawdy. Jakiej prawdy będziesz poszukiwał? Jakie tematy przyniesiesz na, na to spotkanie? Wiesz co, Zigi, właśnie chciałem się skupić na takim trochę nie może niecodziennym podejściu do prawdy, bo zazwyczaj jak sobie myślimy o prawdzie i o poszukiwaniu prawdy, to właśnie bardzo często ja tak akurat miałem w swoich eksploracjach, że poszukiwałem prawdy gdzieś. Czyli właśnie poszukiwałem prawdy bardzo często na zewnątrz w wielu rzeczach i to pięknych rzeczach. Ja nie mówię, że to były nietrafne decyzje, ale właśnie w to ileś tam lat poszukiwania prawdy w zewnętrznych rzeczach, Doprowadzacie i to każdego z nas prawdopodobnie doprowadza do takiego punktu, że zaczynamy wchodzić do siebie po tą prawdę. No i ktoś by mógł powiedzieć: hmm, co może być ciekawego w poszukiwaniu prawdy wewnątrz siebie? No i właśnie z tym chciałbym przyjść na konferencji z dwoma wykładami, które będą mocno eksplorowały wnętrze nas. I to nie z poziomu fizycznego do końca będzie też dużo o naszej fizyczności, o układach w ciele i tak dalej. Ale bardziej o tych połączeniach, o tych połączeniach takich nieoczywistych, bym powiedział. No tak, bo to, o czym mówiliśmy przed chwileczką, o tańcu, prawda? To tak naprawdę jest taniec ducha z ciałem. Kiedy, kiedy się poruszasz, tańczysz, to tańczy Twój duch, tylko jest to uzewnętrznie przez nasze ciało. No, powiem Ci, to jest dobre określenie, że tańczy duch i manifestuje uzewnętrznie poprzez ciało. Ma to ma to sens. Ja bym w ogóle kiedyś chciał zmierzyć, jakbyśmy mieli kiedyś taką aparaturę, żeby właśnie zobaczyć, jak duch się zachowuje wtedy przy człowieku, prawda? Jak jest, jak jest duch w człowieku, ciało wykonuje konkretne ruchy, właśnie ale jak to jest z poziomu nie wiem czy energetycznego czy jakiegoś niefizycznego jak tu jest duch i jak jest muzyka bo ta muzyka też w sobie prawdopodobnie niesie jakiegoś ducha twórców ducha tych nut powiedzmy właśnie, instrumentów właśnie tego wszystkiego i że to jest tak jak mówisz taki taniec tych energii no mam nadzieję że nawet bym powiedział Jestem przekonany, że za naszego życia jeszcze na tej planecie będzie taka technologia, żebyśmy mogli poobserwować te rzeczy naszymi gałkami ocznymi, bo możemy je poczuć oczywiście wewnętrznie, ale fajnie by było też to zobaczyć, zwizualizować. A wiesz ja po prostu poczułem, kiedy ty opowiadałeś o Romku Nakcie. Pozdrawiamy Romka Nachta, To ja zobaczyłem ten obraz, jak on się tam porusza, ale tak naprawdę to jego duch i tak dlatego to powiedziałem. No tak, przychodzisz, żeby powiedzieć widzom, słuchaczom tej konferencji o tym, jak należy zachować naszego ducha w, w trakcie odkrywania tej prawdy, bo powiem ci, to poszukiwanie prawdy dziś nie jest łatwe. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo mamy zalew informacji. Z czego no, chciałem powiedzieć, że wiele z tych informacji jest nieprawdziwych, ale to też zależy od punktu widzenia i od obserwatora, od odbiorcy tej informacji. Więc jak znaleźć tą właściwą? Czy istnieje taka jedna, jedyna prawda, z którą nie można się kłócić? No właśnie, i tutaj zanotowałem sobie powiedziałeś słowo klucz, zalew informacji, prawda? I to jest bardzo ciekawe, bo jak sobie podchodzimy do tematu prawdy z poziomu do siebie, prawda, czyli do wnętrza, to można by zadać tutaj takie pytanie: czy nasze ciało zalewa nas informacjami? I zobacz, że fajnie to określiłeś. Zalew informacji przychodzi skąd? Przychodzi zazwyczaj z zewnątrz, z jakiegoś szumu, z jakiegoś pola informacyjnego zewnętrznego. Natomiast, jakbyśmy pomyśleli o naszym ciele, Nasze ciało zazwyczaj nie zalewa nas całym potokiem informacji. Ciało informuje nas no, na tyle, na ile jest to możliwe, na tyle, na ile jest to subtelne, że możemy to odebrać. Tylko znowu, zalew informacji zewnętrznych bardzo często przykrywa te nasze informacje, te bodźce, które płyną od wewnątrz, z nas, prawda? Do, do naszej świadomości, żebyśmy coś odkryli w sobie, żebyśmy coś poczuli, żebyśmy przyjrzeli się. Naszemu wnętrzu w jakiś inny sposób, żebyśmy tam poszukiwali tej prawdy. Dlatego, no właśnie, ciało czuje, że ono się sygnalizuje, sygnalizuje nam takie delikatne bodźce, takie wysyła takie małe pakieciki informacji, które wręcz zachęcają nas do tego, żeby otwierać te pakiety i żeby w nie zaglądać. To nie są już gotowce, bo jednak z zewnętrznego pola informacyjnego. Bardzo często dostajemy gotowce, sam też korzystasz z internetu, korzystamy z wymiany wiedzy z różnymi ludźmi też i w pewien, w pewien sposób są to już gotowe metody, gotowe techniki, prawda, gotowe jakieś patenty na to właśnie, jak żyć świadomie, czyli już jakieś gotowce od kogoś, kto prawdopodobnie to doświadczył na sobie no tak, i dzieli się tym. A jednak, kurczę, fajnie jest zobaczyć to w innych ludziach, Podziękować im za ten dar, że przychodzą do nas z tą informacją w postaci jakiejś ich prawdy. No i na bazie tych prawd z zewnątrz, eksplorować tą prawdę od wewnątrz, co nasze ciało komunikuje, jakie te mikrosygnały wysyła do nas, bo jestem przekonany, no właśnie, że to nasze ciało nie zalewa nas informacjami. Ono nam daje takie na tyle małe pakiety informacji, ale znowu, ale te pakiety, jak otwieramy, to tam jest po prostu źródłowa informacja o nas samych, o tej naszej wewnętrznej prawdzie. A jednak ciągle poszukujemy. Wiesz, ja sobie ukułem ostatnio takie określenie, że nasze społeczeństwo to informacyjni narkomani. Ciągle poszukujemy i przesyłamy TikToki, Facebooki, prawda? Zalew, to co powiedziałem zalew informacji zewsząd. I na wiele różnych sposobów, i robią to również ludzie z tego obszaru, który się nazywa y, obszarem alternatywnym o, w większej poszerzonej świadomości. A jednak narkotyzujemy się tymi informacjami. Zatem czy masz jakiś sposób na to, żeby zaglądnąć do środka, żeby przestać się narkotyzować tymi informacjami, które przychodzą z zewnątrz? Jak to zrobić? Hmm. No, i to jest super trafne stwierdzenie, no bo znowu, jak narkotyzowanie się, to są też jacyś odbiorcy, czyli jacyś uzależnieni, tak naprawdę, w dużym cudzysłowie. I co by trzeba zrobić? No, trzeba by się najpierw oduzależnić od konsumpcji Odstruć. informacji. Mhm. To jest dosyć ciekawe, bo to dosłownie działa tak jak uzależnienie od wszystkich innych substancji. I teraz znowu pytanie, czy jesteśmy uzależnieni w sposób. Zrównoważony, prawda? Bo jednak te informacje przychodzą do nas, lubimy je konsumować, Poza. lubimy czytać książki i czy jest to zrównoważone, no czy jest to w jakimś ekstremum? Bo jak czujemy, że zmierzamy w jakąś ekstremalną stronę, to zazwyczaj wtedy pojawiają się konsekwencje właśnie w postaci zaburzeń. Czy to nawet nie tylko w ciele, prawda? Ale nawet zaburzeń tych zniekształceń informacyjnych. I takim zniekształceniem na przykład bardzo często może być ta bańka informacyjna. Bańka, Oj, w tak. której. Sami siebie zamykamy, prawda? Że tworzymy sobie pewną bańkę, jest nam w niej niesamowicie wygodnie. A to, co też powiedziałeś mi fajnego przed nagraniem, że jak obserwujemy innych ludzi, oni są w swoich bańkach informacyjnych, to w naszej bańce jest no, niefajnie widzieć innych ludzi, którzy robią inaczej Mają niż. Inną my. bańkę. A oni są w swojej bańce informacyjnej i znowu. O co tutaj chodzi, o poszerzanie tak zwanego kontekstu? Jeśli, tak jak powiedziałeś, jeśli otworzyłeś serce i chciałeś wyjść do tego drugiego człowieka z poziomu otwartości, no to wtedy twoja bańka informacyjna jest oczywiście nie tylko bezpieczną przestrzenią, ale możliwością do tego, żebyś się otworzył i wchodził w pola innych ludzi z po, jakby z poziomu ciekawości, z poziomu otwartości. I pomimo, że wiesz, że tam są niewygodne rzeczy, ale chcesz tam pójść, bo chcesz zobaczyć, chcesz odwiedzić i poszerzyć kontekst właśnie swojej świadomości. A tak mógłbyś zostać i po prostu zamknąć się, i co, i po prostu stworzyć podział i powiedzieć: Tam jest źle, u mnie jest dobrze, oni są gorsi, ja jestem lepszy. Prawda? Ale też jest w nas taka potrzeba, żeby zaglądać do tego wnętrza, i wiesz, obserwuję to od czterech lat, kiedy prowadzę ten kanał że następuje taki moment w ludziach, kiedy są przesyceni zewnętrznym. I to jest ten moment, kiedy zaczynają wchodzić w siebie. Być może wielu ludzi nigdy nie wejdzie, bo nie widzi tej, tej granicy, ale fajnie jest to, fajne jest to, że są tacy ludzie, którzy są tymi liderami w tym, w tym wejściu do siebie i jeśli jeszcze nie są nachalni w tym, tylko robią to dla siebie to to jest fantastyczne bo oni są tylko przykładem no i obserwuję to, że dziś poszukujemy tego wejścia w siebie czy ty masz jakiś sposób na to właśnie jak to zrobić jak dokonać tej mam od tą odtrutkę, odtrułem się już od informacji zewnętrznych ale ciągle jeszcze jestem w tym miejscu w którym poszukuję i nie wiem jak zrobić to, żeby wejść do środka jest taki sposób? Może taniec? Hmm. Powiem ci tak, oczywiście. Taniec jest jednym, jednym z tych elementów, bo oczywiście też tam dochodzi praca z ciałem. Natomiast bardzo fajnym patentem na to, jak doszukiwać się swojej wewnętrznej prawdy w codzienności, mówimy tutaj, bo ja jestem jakby trochę w zwolennikiem w takich małych kroczków, a te małe kroczki wykonujemy każdego jednego dnia podczas, nie wiem, mycia zębów, podczas interakcji Zmywania. między. Innymi. Zmywania podczas wszystkich małych czynności, właśnie, możemy sobie zawsze zadać to jedno pytanie. Czyli, kiedy przystępuję do jakiejś czynności, przykładowo jest to, nie wiem, robienie sobie obiadu, przystępując do tej czynności i wchodząc w nią, zadaję sobie sam pytanie: jaką moją wewnętrzną prawdę mogę odkryć w tej codziennej, przyziemnej czynności, która teoretycznie nie jest niczym związana z poszukiwaniem jakiejś no tak. duchowej prawdy. I samo zadawanie sobie tego pytania, Zigi, powiem Ci, że jest niesamowitym wglądem, bo nagle odkrywają się zupełnie inne obszary w naszej codzienności. Czyli podaję taki przykład, że jak jestem w jakimś polu dziękczynności, jestem na przykład gdzieś w jakimś ładnym miejscu, gdzie mam możliwość zjeść jakiś super posiłek, który został mi na przykład przygotowany przez kogoś, prawda? No to po prostu siadam przed, przed, tą, przed tym posiłkiem, raz, że dziękuję za niego, dwa. Że zadaję sobie pytanie, jaka jest prawda w tym dla mnie, w tym, co tutaj teraz jest przede mną. I od razu mogę sobie na przykład odkrywać, że taką prawdą jest to, że jestem wdzięczny za kucharza, który to przygotował. To jest moja Oj prawda tak. wewnętrzna. Oj Albo, że ten posiłek, ta moja mantra, taka, którą sobie zawsze zamykam na trzy sekundy oczy i sobie mówię, to mnie dożywia, to mnie uzdrawia, to mnie nawadnia. Prawda? Jakby taki potrójny kombo. Mhm które sam nadaję temu jedzeniu, a ono mi po prostu zwraca, to też jest jakiś przejaw wewnętrznej prawdy. No i właśnie w takich małych czynnościach, zadając sobie to pytanie przed rozpoczęciem danej czynności, jak w tej czynności moja wewnętrzna prawda może się przejawić z poziomu ciekawości, prawda? Nie z takiego poziomu, że jak się nie przejawi, nic się nie wydarzy, to lipa, to, prawda? To, to, to słabo, to nie będę już sobie sam gotował i poszukiwał tam prawdy w tym gotowaniu. Właśnie nie, z poziomu otwartości, jak do tego podejdziemy, to właśnie w tych przyziemnych rzeczach możemy odnajdywać naszą wewnętrzną prawdę, ale również właśnie taniec, coś, co jest związane z ciałem, coś, co jest związane z, z bardzo przyziemnymi rzeczami. Ja zawsze patrzę dokładnie, te, te przyziemne rzeczy moim zdaniem są kluczowe, bo znowu, z tych wysokich ścieżek, powiedzmy, duchowych i tak dalej, i tak prędzej czy później wracamy do środka, czyli znowu wracamy do tych Musimy do tych ugotować, musimy wyjść na zewnątrz, prawda? Mhm. Podlać ogródek o. Dokładnie. Właśnie. E, Michale, teraz przyszła mi taka myśl, czy ja czasami nie wybiegam zbyt do przodu, bo my dziś umówiliśmy się, że chcemy zachęcić widzów tego filmu do uczestnictwa w konferencji, ale też nie chcemy zdradzać wszystkiego. Czy nie wyszedłbym za daleko? Nie pytam cię o takie szczegóły, o których nie chciałbyś mówić. Nie, nie. Tem ja tylko mogę podać tematy. Podam dwa tematy, które, które będę przedstawiał Dobrze. na konferencji. Będziemy się poruszać wokół nich. A nie w dokładnie. Dokładnie. Dobre. No, ja, ja jakby nie za bardzo chcę się podzielić tym, co będzie na, na prelekcji, ponieważ teraz mówimy sobie ogólnikowo o wszystkich takich podstawowych rzeczach. Natomiast podczas prelekcji będę chciał wejść głębiej. Głębiej z takimi informacjami, zarówno właśnie teoretycznymi, ale bardziej z informacjami praktycznymi. Czyli ja bym chciał, żeby to był taki półwarsztat. I jednym z tematów Super. będzie. Y, 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 będzie no, powiem Ci coś, co będzie dosyć ciekawe, bo to będzie o tak zwanych, to jest taki trochę mój autorsk, autorski research, autorskie poszukiwania. To będą trzy najważniejsze połączenia w ludzkim ciele. Na czym one polegają? I to będą właśnie trzy połączenia w ludzkim ciele, które nie będę mówił, jak one brzmią na ten moment, że z poziomu tych trzech połączeń kiedy wszystko jest tam w równowadze i dobrze działa, i jest przepływ informacji, i to pole właśnie jest jakby odżywcze w nas, no to wtedy dochodzimy, dodam tutaj słowo klucz, bezwysiłkowo do naszej wewnętrznej prawdy, o której będzie cała konferencja. Także trochę to tajemniczo zabrzmi, ale no tak na razie tak, zostawiam. Ale, ale świetnie, że to powiedziałeś właśnie, bo to ja moje następne pytanie, dobrze, że go nie zadałem, nie będziemy w to wchodzić, niech to wybrzmi na konferencji. Ale czuję tak, ale właśnie to poczułem, przed chwileczką powiedziałeś zresztą, że to będą takie semi warsztaty, jakby i wydaje mi się to w punkt, bo skoro ty jesteś nauczycielem i tej fizyczności, i tej duchowości, no to nie mogłoby tego zabraknąć, tej fizyczności, nie będę cię pytał o to, jak to będzie wyglądało, ale powiedz mi, czy to będzie podzielone na te dwa wykłady? W jednym będzie więcej o duchowości, a w drugiej więcej o fizyczności. W ogóle, znaczy, moją pierwszą propozycją było to, żeby też zrobić osobne zajęcia, w ogóle ruchowe. Natomiast no, nie było na to jeszcze przestrzeni, może to się kiedyś uda w przyszłości zrobić. Natomiast nie, to będzie jeden wykład: to będzie o tych trzech połączeniach, a drugi wykład będzie o takich sześciu, siedmiu, ośmiu, dziewięciu elementach które składają się na nasz wewnętrzny dobrostan, związany z wewnętrzną prawdą. To będzie temat drugiego tam wszędzie będzie się przejawiał ciało i duchowość. Jakby ta integracja tych dwóch obszarów. Natomiast czy tam będzie ruch? Nie za bardzo. Będzie na przykład będą ćwiczenia na reset nerwu błędnego, który, na przykład, których bardzo często na konferencjach brakuje, prawda? Bo konferencja często kojarzy się ludziom z siedzeniem na krześle niektórzy to już w ogóle kocyki jak sobie czasami widziałem ludzi na, ale to jest super, że można kocyk, jakąś tam herbatkę i sobie do 22 siedzisz na, na krześle, co jest też, no fajnie byłoby, żeby trochę ruchu też było, no, natomiast no, to jest, to jest trudne do, że tak powiem zorganizowania logistycznie, bo żeby była też ta część ruchowa to potrzebowalibyśmy robić tego nie w miejscu konferencyjnym, gdzie są krzesła rozstawione, poza... tylko w osobnej przestrzeni Mhm, mhm. E, Michale, e, właściwie to drodzy widzowie, kochani, słuchajcie, ci wszyscy, którzy piszecie do, do mnie, że brakuje wam e, czegoś takiego, co połączy ducha z fizycznością, a piszecie do mnie. I szukacie takich tematów, to myślę, że to jest doskonałe miejsce, żeby pojechać tam na konferencję i posłuchać prelegentów, w tym Michała, który właśnie o tym będzie mówił. Więc ja zachęcam Was z tej strony do wzięcia udziału w tej konferencji. Przypominam, 25-26 maj w Strykowie, koło Łodzi. Zapamiętałem, udało mi się. Ale Michale, moi widzowie ciebie u mnie na kanale widzą po raz pierwszy. A ponieważ wiem, że część z tych widzów sięga do Twojego kanału, oni oglądają Twój kanał, ja też zresztą, to ja chciałbym przybliżyć dziś Twoją sylwetkę tym widzom, którzy Ci jeszcze nie znają. Chciałbym Ci zadać parę pytań, jeśli pozwolisz, bo jesteś dziś w fantastycznym miejscu. Robisz chyba to, tak to czuć. Robisz to, co kochasz. Ja to widzę, to się czuję. Ale wiesz, tak nie było zawsze. Do tego miejsca musiałeś dochodzić. Jak to z Tobą było, że robisz to, co kochasz, robisz to, co lubisz, jesteś w tym miejscu? Czy to był jakiś jeden trigger, czy to była stopniowa ewolucja i dojście do tego punktu? U mnie to się zaczęło w bardzo prosty sposób i też myślę, że wielu ludzi, jak czytaliśmy jakieś historie, czy w książkach, czy na jakichś podcastach, wykładach. Wielu ludzi miało bardzo podobnie, a mianowicie y, przydarzyła mi się taka sytuacja, kiedy byłem na Krymie. Jeszcze to był Krym, y, że był ukraiński i mi się udało ostatniego roku pojechać na Krym, którego potem już nie było. Dokładnie y, i pojechałem tam właśnie na wakacje i to było super doświadczenie. Y, w zasadzie było to trudne doświadczenie dlatego że będąc na wakacjach, y, będąc y, w jakby zdrowy w ciele, zdrowy w umyśle, po prostu nagle w pewnym momencie na tych wakacjach po prostu kręgosłup odmówił mi posłuszeństwa. I ja wtedy jeszcze byłem regularnym, jakby sędzią, mistrzostw, mistrzostw polskich turniejów breakdance. I powiem ci, że to mnie zcięło z nóg, bo po prostu poczułem w sobie wewnętrzny konflikt, którego oczywiście kiedyś nie potrafiłem nazwać. Ale czułem, że coś jest nie tak, skoro jestem wysportowany, e, uczę, jestem instruktorem, jeżdżę po całej Polsce i jakby robię warsztaty, sędziuję mistrzostwa. No to jak to jest możliwe i sam ćwiczę też na co dzień, jak to jest możliwe, że nagle kręgosłup odmawia mi posłuszeństwa? No i oczywiście e, to było bardzo ciekawe, bo upał, tam 35 stopni na Krymie, po yeah. prostu lato, super. E, no i też właśnie moja żona i, i znajomi mówią, no to no słuchaj, no my tu będziemy z tobą siedzieć. Ja mówię, nie, słuchajcie, idźcie sobie na plażę, w ogóle super, jakby zostawcie mnie, ja sobie tutaj poleżę i, i na spokojnie. I to był jeszcze czas, kiedy nie było smartfonów w takim wydaniu, jak teraz mamy, prawda? I pamiętam, że właśnie moja żona z, z przyjaciółmi poszli sobie na plażę wtedy, a ja zostałem w, tam w hotelu i miałem taki... Telefon, który już był jakimś prototypem smartfona, taki telefon marki HTC z kolorowym wyświetlaczem, na który Aha. przed wyjazdem na Krym, ja nie wiem co mnie tknęło, ale podłączało się go kabelkiem do komputera, i na ten telefon wgrałem sobie książkę w formacie tak PDF. I ta książka to był Michał Tombak albo Michał Tombak, Taki oldschoolowy autor, i to była książka Jak żyć długo i zdrowo. Powiem Mam ci, że. Mam te książki. Ale ja nie wiem, nie wiem co, co mi przyszło do głowy, że ja przed tym wyjazdem akurat tą książkę sobie wgrałem na ten pseudo smartfon. Wiesz, powiem ci, skoro nie ma czasu, no to ty wiedziałeś o tym, że to będzie. Dokładnie. I, I wiesz, i po prostu leżę w tym hotelu i sobie stwierdziłem, okej, okay, przyjąłem jakąś taką pozycję, w której mogłem w ogóle leżeć, bo też tak mnie jakoś poskładało dziwnie, że nawet nie mogłem się ruszyć. I po prostu położyłem się, nogi tam kąt 90 stopni, położyłem się na plecach na płasko. I sięgnąłem po ten smartfon i mówię, co ja tutaj mam? I patrzę, jest ta książka i zacząłem ją czytać. W zasadzie tego e-booka, tego PDF-a przeczytałem chyba prawie całego do wieczora tego samego dnia. I po prostu przeczytanie tej książki jakoś... Wiem, że ta książka już dzisiaj jest trochę zdezaktualizowana, natomiast na tamte czasy, na tam 2013-2014, było super. I po prostu dzięki tej książce odkryłem, że emocje i konflikty, w ogóle emocjonalne z przeszłości, mają wpływ na teraźniejszość, na nasze ciało, niezależnie od tego, czy jesteś jakby fizycznie zewnętrznie zdrowy, czy też nie. Niezależnie od tego, konflikty emocjonalne mogą powodować różnego rodzaju dysfunkcje. A to ciekawe, i czy to był ten trigger, który spowodował, że chciałeś o tym mówić? W ogóle to był trigger, żeby się zająć tym. Przede wszystkim najpierw w sobie, czyli poszukać w sobie pewnych odpowiedzi. A to jeszcze zigi były czasy, kiedy warsztaty, jakieś kursy online, webinary, podcasty, w ogóle nie było tego. Nie to było modne. Można tak. zapomnieć. Były jedynie książki, no i już jakieś e-booki, gdzieś dokumenty, jakieś tekstowe, ktoś sobie kiedyś przesyłał z komputera na komputer. I powiem ci, że zacząłem eksplorować po prostu siebie. Zacząłem wchodzić w siebie. Co to w znaczy? To znaczy, że, że zacząłem sobie poszukiwać tych sytuacji w moim życiu z przeszłości, które potencjalnie mogłyby A. aktywować konflikt obecnie, czyli mogłyby być tym triggerem, który właśnie nadaje, nadaje całej dynamiki konfliktowi wewnętrznemu w moim obecnym ciele i też właśnie co się równa chorobie, jakiejś, jakiejś jednostce chorobowej. No i zacząłem sobie po prostu od prostej autorefleksji, co mogło się wydarzyć w mojej przeszłości, co może powodować, że bolą mnie lędźwia, prawda? Oczywiście też zacząłem sobie doszukiwać się w innych książkach później, co odpowiada za lędźwia, co odpowiada za, za dół kręgosłupa. Lędźwia to, to jest tył, ale to jest również przód, prawda? Czyli kor, czyli cały nasz rdzeń, cały tutaj brzuch, czyli emocje. No i oczywiście pięknie mi się to poskładało, połączyło się to wszystko i powiem ci, że. W zasadzie ten, ten ostry ból kręgosłupa zaczął się wygaszać, już będąc tam na Ukrainie, on się zaczął z dnia na dzień wygaszać też przez to, że przychodziły mi różnego rodzaju wspomnienia. I jakby te wspomnienia zacząłem w ten sposób, jakby naprawiać w cudzysłowie, że zacząłem sobie myśleć: te wspomnienia są wspomnieniami, które są jakimiś wydarzeniami, które na dzień dzisiejszy mają na mnie jakiś wpływ. Co ja chcę z nimi zrobić? Czy ja nadal chcę ich się trzymać? I to było takie trochę łopatologiczne, trochę poszedłem tak na żywioł, zadawałem sobie te pytania, czy ja nadal chcę trzymać w jakiś sposób emocje związane z tymi wspomnieniami? I okazało się, że z wielu tych wspomnień ja już nie potrzebuję tych emocji, ale na poziomie nieświadomym były one gdzieś zapisane w moim ciele i po prostu się wymanifestowały. Tak one są bardzo bardzo fizyczne wtedy, bo, bo po prostu oddziałują na twoje ciało. Ale Michale, to jakby praca nad tobą, czyli nad sobą samym. Ale w pewnym momencie postanowiłeś się tym dzielić. Wtedy już byłeś nauczycielem breakdance, prawda? Czy już wtedy występowałeś publicznie? Oprócz nie. tego, że, że uczyłeś tańca? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Ciekawi mnie ten moment właśnie, kiedy postanowiłeś dzielić się tym z widzami. Jak, jak z tym było? Myślę, że też odpowiednio nasyciło się to moje pole informacyjne książkami. I przyznam się szczerze, że przed, właśnie przed tym jakby takim granicznym doświadczeniem ja aż tak wielu książek w życiu nie przeczytałem. Naprawdę. O... Średnio mi to szło w procesie edukacji czy na studiach. W ogóle studia to tam po prostu. Dobrze kombinowałem, żeby zaliczyć i się Postan postanowiłeś udało. postanowiłeś książki pisać zamiast czytać, jak mówił mój znajomy. A to też ciekawe. To, no powiem Ci może na początku, jak sobie myślałem w ogóle o książkach, o literaturze, to po prostu doszedłem też po, tym, po tych pierwszych właśnie granicznych doświadczeniach, że ja po prostu lubię czytać, zacząłem czytać książki te, które mi sprawiają przyjemność, które są ciekawe mhm. dla mnie. No i, i myślę, że zajęło to no, od tego 2013 czy coś takiego. Zajęło to chyba prawie rok albo dwa, gdzie po prostu tak mocno się zagłębiłem w różnego rodzaju właśnie informacje na temat rozwoju samoświadomości. Zaczęło się to oczywiście też w związku z dietą. Oczywiście zacząłem zmieniać też, dodawać różnego rodzaju rzeczy w diecie. I oczywiście zacząłem widzieć już pozytywne aspekty na swoim zdrowiu, tych dietetycznych rzeczy. No i też dochodziły do tego nowe, nowe jakieś formy, typu podcasty. Zacząłem też spotykać, poznawać takich ludzi, bo oczywiście to przyprowadza do ciebie takich ludzi. Jak ty zaczynasz zdrowieć, to też przyprowadza ludzi o podobnych historiach. No i, i po prostu w którymś momencie stwierdziłem, że to moje pole informacyjne już jest tak wysycone, że już czuję, że po prostu ulewa się z tego, że Aha. chciałbym coś, coś z tymi Kto informacjami zrobić. Czyli to znowu ten zalew informacji przyszedł do ciebie i postanowiłeś go uzewnętrznić. Tak, Czyli bo ten zalew przy... informacji z zewnątrz on po prostu wypełnił pewną. No pe naczynie. Pewną przestrzeń tobie. we mnie. I A poczułem, pamiętasz jakąś że... szczególną książkę z tamtego czasu? Wiesz co, chyba. Chyba nie ma jednej konkretnej. Ja pamiętam, że dosyć mocno. Eckhart Tolle. I tutaj nie będę jakimś tam oryginałem, bo potęga no teraz mniejszości, tak, do której się wraca non-stop, praktycznie mm -hmm. co jakiś czas można do niej ładnie sobie wracać i tam są ciekawe informacje za każdym razem, ale myślę, że ona właśnie wykoleiła wiele przekonań moich, które miałem w sobie zarówno z poziomu zdrowotnego, jak i z poziomu właśnie jakichś takich może duchowych poziomów, które nie były odkryte. Ta książka, oj, to zrobiła mocne przemodelowanie wszystkiego. E, dobra, czyli przyszedł ten moment, kiedy nastąpiło takie wysycenie, przepełnienie wręcz tego, tego naczynia. E, I co, decyzja? To, to teraz ja się podzielę tym, co wiem? Dokładnie, i to była decyzja o podcaście. I właśnie ja też to bardzo często zwracam uwagę na warsztatach, że bardzo często my wszyscy, nie mówię, że ludzie, tylko my wszyscy, nie zwracamy uwagi na pewien aspekt, który bardzo często przychodzi do nas najpierw w postaci z pola jakby zewnętrznego. Supełnie. A to jest taki aspekt, że często nasi znajomi albo jacyś nieznajomi ludzie mówią nam na przykład wiesz co Zigi, ty to masz na przykład, nie wiem, fajny głos, to może powinieneś pracować w radio. Oj tak, tak, yy, przychodzą takie yy, momenty, tak. Albo drodze... powinieneś napisać książkę, tak? takie, takie sugestie. Mhm. Dokładnie. To są tego typu, tego typu informacje, jeżeli płyną z takiego powiedzmy otwartego, otwartego pola informacyjnego. Czyli, że jacyś ludzie z, z zewnątrz przychodzą sami do nas, czyli zostaliśmy rozpoznani, jak to się mówi, przez innych ludzi. Nie my nadawaliśmy narrację. Czyli to nie my pytaliśmy się innych ludzi, słuchaj, a co myślisz o mnie, co ja powinienem robić w życiu? Tylko jeżeli naturalnie ludzie do nas sami przychodzą, czyli zostaliśmy rozpoznani, moi drodzy, radzę wam, to jest po prostu protip: zapisujcie sobie, jakie zdania ludzie do was wypowiadają, bo bardzo często te zdania na poziomie nieświadomym na początku nic nam nie robią, ale zapisujcie sobie je, bo później te zdania mogą was prowadzić do ciekawych rzeczy. To Czy mogą są gotowe być gotowe wskazówki? wskazówki. Tak. Tak, pięknie. No i potem co? Potem powstał już od razu podcast Each One Teach One? Chyba nie. Tak, od razu. W zasadzie to znaczy się, Ja jeszcze wcześniej pisałem bloga, właśnie, który też nazywał się Each One Teach One. Ten blog był w postaci po prostu tekstu, gdzie już tam zacząłem Aha. pisywać pierwsze artykuły, czyli przelewać te jakieś pierwsze myśli na powiedzmy cyfrową formę. I od tego odpisania bloga zauważyłem, że już jacyś ludzie w ogóle czytają tego bloga, a potem właśnie przychodziły do mnie te informacje. Wiesz co, ty to chyba powinieneś pracować w radio, bo masz taki radiowy głos, czyli ten klasyczek, taki, którego sobie kiedyś zapisałem i nie zwracałem na niego wiele miesięcy uwagi, aż w końcu w pewnym momencie stwierdziłem, że skoro słowo pisane jest wartościowe dla ludzi, i ludzie już zaczęli mi pisać maile, że to są fajne artykuły. Fajnie, fajnie, że takie rzeczy piszesz, to stwierdziłem, hmm, mam umiejętności też w, w montażu, audio, i tak dalej, bo jeszcze wcześniej byłem DJ-em, więc jakby znałem się też na produkcji muzyki, i stwierdziłem, to jest idealne połączenie, żeby połączyć umiejętności muzyczne, montażowe, cyfrowe, do tego umiejętność właśnie zarządzania głosem, no i też do tego, jest co przekazać. Więc stwierdziłem, idę w to po prostu. No i to było to. Bo powiem Ci, że kiedy ja odkryłem Twój kanał, właściwie to muszę powiedzieć moja żona odkryła Twój kanał, no i ona pierwsza chyba oglądała kilkanaście filmów, to powiem Ci, że ten kanał przyciąga. No, masz te talenty, które pozwalają Ci być człowiekiem publicznym, człowiekiem, który ma doskonały głos, ale jednocześnie takie wyczucie, i o to, o to Cię chcę zapytać, wyczucie do swoich rozmówców. Yy, przyciągasz rozmówców ciekawych. Jak to robisz? Hmm. Wiesz co, Zigi. szukam ludzi do podcastu, yy, nie ludzi, którzy przyjdą, wyłożą jakąś swoją metodę i pójdą. Nie szukam takich ludzi. Wielu takich ludzi się zgłasza do mnie, właśnie, którzy chcą przyjść, przedstawić jakąś metodę i pójść, prawda? Jakby w formie jakiejś tam, powiedzmy, obopólnej korzyści. Natomiast Wiesz, Zigi, ja poszukuję ludzi, którzy są otwarci na rozwój świadomości kolektywny i którzy mają czyste intencje. Szukam ludzi, którzy nie są jednorazową przygodą w moim życiu. Tylko szukam po prostu tworzenia Relacji? sieci fajnych ludzi, którzy będą moimi przyjaciółmi, którzy będą moimi znajomymi, którzy będą bratnimi duszami, z którymi mogę. Nie tylko rozmawiać w podcaście, ale również poza podcastem. Czyli biorę telefon, dzwonię do kogoś, mówię cześć, Roman, co u ciebie. I po prostu takich ludzi po, y, poszukuję. Też y, wielu ludzi też przysyła mi maile i pyta się, jak można się dostać, w cudzysłowie, do Twojego podcastu. Co mam zrobić, żeby się do niego dostać, prawda? Albo na przykład y, menedżerzy y, różnych ludzi przysyłają mi y, całą rozpiskę o danym człowieku, jego portfolio całe i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Nie w ogóle. rusza cię to, to cię nie rusza. Mhm. Też nie chcę zabrzmieć jako niewiadomo, bo przecież ja nie, nie mam jakichś milionowych odsłon, natomiast tak jak ci, tak jak właśnie tutaj wszystkim zresztą słuchaczom mówię, że poszukuję ludzi, którzy wspierają też całe pole informacyjne do wzniosłości na naszej planecie. I to są ludzie. Którzy też bardzo często, którym nie do końca zależy na jakiejś sławie, na rozpromowywaniu siebie, albo na sprzedawaniu czegokolwiek, nie zawsze tak musi być. Ja po prostu poszukuję ludzi, z którymi fajnie się współpracuje i którzy są czymś więcej dla mnie niż tylko gośćmi w podcaście. Wiesz, co to zabrzmiało fajnie, bo yy, pojawiła mi się taka, taka sytuacja, taki obraz, że ty po prostu szukasz ludzi prawdziwych, takich autentycznych. Mm -hmm. No, tak, i zatoczyliśmy koło w tej audycji, bo jakby wracamy do tej prawdy. E, Michale, e, fajne jest to, co robisz. Moi drodzy widzowie, jeśli nie znacie jeszcze kanału Michała, Ichwan, one, one, to tutaj w tej audycji pod spodem w opisie będzie link do tej audycji. Idźcie tam, bo naprawdę fantastyczne podcasty. E, mam też ulubionych e, e, Twoich gości. E, z, chyba, chyba każdy tak ma. Jednym z nich jest Roman, ale również Renatka Engel, która jasno widzi, ale widzi jasno. Jeśli widzicie, no to nie mówi. I za to ją lubię. No i idźcie tam i pooglądajcie, posłuchajcie, a potem przyjdźcie do mnie i powiedzcie, co wam się tam podobało. Michał, na koniec chciałbym ci zadać jedno pytanie, które zadaję wszystkim, choć ty na początku już w części próbowałeś na to pytanie odpowiedzieć, ale zadam je. Czym dla ciebie tak osobiście jest prawda? Mm -hmm. hmm. No właśnie. Mm. Wiesz, co tak czuję, że, że ta prawda jest mocno zakorzeniona, jednak jakby nie, na to nie patrzeć w naszym ciele. I jeżeli będziemy postrzegać nasze ciało w sposób zupełnie inny niż tylko i wyłącznie z poziomu tego, czy ktoś jest wysoki, niski, gruby, chudy, takiego koloru skóry, czy jeżeli wychodzimy poza to, a tych powiedzmy kanonów w cudzysłowie jest tak wiele i tych różnego rodzaju myślokształtów, które zostały narzucone na ludzi, aby interpretować nasze ciało w dany sposób, jest tak dużo. Jeżeli udaje nam się wyjść ponad to, czyli tak naprawdę obrać się jak tą cebulkę z tych wszystkich warstw, właśnie, które zostały nałożone na nas, my wiemy, jak to się robi, wiemy, jak się odziera z tych, z tych warstw, każdy już z nas ma swoje patenty na to, to właśnie myślę sobie, Zigi, że w tym naszym ciele te sygnały, które płyną z naszego ciała do nas, są to bardzo subtelne sygnały, które płyną w codzienności do nas, jeżeli my potrafimy je odbierać. To w tych właśnie małych takich impulsach, tam jest po prostu cała masa prawdy o nas samych. I też jest to prawda taka, bym powiedział, nawet globalna albo i kosmiczna wręcz. No bo po prostu, nawet powiem Ci, że kiedyś byłem na wykładzie takiego profesora z Uniwersytetu w Katowicach, nie pamiętam co to za uczelnia była, i to był właśnie profesor o coś o, o, o astronomii, przepraszam, nie astrologii, tylko o astronomii. I to był akademicki wykład. I ten człowiek na koniec powiedział coś pięknego, co mnie zwaliło z nóg i pokazało, że akademicy wykładowcy mają część kosmicznych braci i sióstrów w sobie, bo on powiedział na koniec coś takiego, że nie wiem, czy wiecie, ale my jesteśmy trochę kosmitami. I ja już od razu radar. Mówię, okej, okay, już, już, już jest z naszej sekty. I nagle on mówi coś takiego, że w zasadzie ciało człowieka składa się z tych samych pierwiastków, które są w kosmosie, no tak. które sobie gdzieś tam wirują, prawda? I to mi pokazało, że skoro w naszym ciele, na poziomie molekularnym istnieje jakaś informacja, czytaj prawda o nas samych, czy o, naszym, o naszej jakby egzystencji tutaj, to ona jest idealnie połączona właśnie z tą prawdą kosmiczną wyższą. To niekoniecznie musi być z poziomów ezoterycznych, z poziomów kosmologicznych, to może być z poziomu właśnie prostego, umie, prostej umiejętności odczytywania tej wewnętrznej prawdy, która płynie w tych mikroimpulsach z naszego ciała. No, ja jestem zwolennikiem tego ZIGI, żeby jednak odkodowywać te informacje, które płyną z naszego, dodam kontrowersyjnie. Nagiego ciała, bo mamy je jedno, to co sobie tu zakładamy, to oczywiście są, wiadomo, jakieś tam yy, wierzchnie okrycia, do których się po prostu subskrybujemy, że tak powiem, yy, w ciągu naszego życia. Natomiast, no jeżeli zdejmujemy wszystkie warstwy, łącznie właśnie z tymi warstwami ubraniowymi, dochodzimy do naszej tak zwanej nagiej prawdy. I to jest moja A ciała, a ciała zdjąć się już nie da w tym życiu. Dokładnie. To jest fanta Zrobiłeś fantastyczną puentę do tego nagrania, bo to jest ta nasza prawda. Ciało mamy jedno, zmienić go nie możemy, y więc to jest nasza prawda. Świetnie. Dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jednocześnie powiem Ci, że trochę zazdroszczę widzom, którzy będą na tej konferencji, bo ja tam być nie mogę ale życzę wam wszystkim fantastycznych wrażeń z tej konferencji tu pod tym podcastem pod tym filmem będą wszystkie linki potrzebne do tego żeby kupić bilety i być na tej konferencji no i życzę wam wspaniałego spotkania z Michałem dzięki ci Michał dziękuję Zigi za zaproszenie no i fajnie że robisz taką robotę jaką również robisz bo również oglądam twój kanał i również mam ulubionych twoich gości My również Ci za to dziękuję, Michale. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć. Pa, pa. Cześć.